Jestem Wojciech Kowalczyk. Od urodzenia choruję na rdzeniowy zanik mięśni typu pierwszego i staram się zmieniać świat osób niepełnosprawnych na lepsze. W Legionowie jestem pełnomocnikiem osób niepełnosprawnych. Osoby przychodzą do mnie na dyżury, rozmawiam, zbieram opinie osób niepełnosprawnych, doradzam im w sprawach psychologicznych, prawnych, a potem piszę również pisma w sprawie zmian w architekturze miasta. I są już pierwsze sukcesy. Pana Wojtka znam od kilku lat. Poznałem go na początku jako osobę, która walczy ze swoją chorobą w tym sensie, że nie poddaje się, stara się o leczenie, stara się pomagać też osobom, które tak jak on chorują na tą chorobę. Później okazał się człowiekiem wielu talentów. Chciał być pomocny nie tylko dla siebie czy innych osób chorych, ale również dla innych mieszkańców miasta. Także zaczął aktywnie działać społecznie, startował w wyborach samorządowych. Tak więc jest człowiekiem, którego jest zawsze pełno przy różnego rodzaju inicjatywach na terenie miasta. Mnie uszczęśliwia kontakt z drugim człowiekiem. Rozmowa to jest największa dla mnie nagroda, gdy przychodzą do mnie ludzie i mogę ich obsłużyć tak, żeby chodzą ode mnie uśmiechnięci, że pomagam im w ich problemach życia codziennego. A prywatnie moim hobby jest śpiewanie. To jest moja największa pasja. Występy przed ludźmi na koncertach. Mój fanpage Pokonać SMA to strona nie tylko o mnie, ale o pokonywaniu barier. Tych barier na co dzień oraz barier mentalnych. Bo każdy człowiek ma różne problemy. Zmaga się z nimi, a najważniejsze jest to, by je pokonywać.